Nareszcie. Witaj, Neo. Jak pewnie się domyśliłeś, jestem Korfeusz. To dla mnie zaszczyt. Nie. Przyjemność leży po mojej stronie. Usiądź. Pewnie w tej chwili czujesz się jak Alicja, która wpadła do kuli Czajnory. Można tak powiedzieć. Widzę to w twoich oczach. Wyglądasz na człowieka, który akceptuje to, co widzi, bo ma nadzieję, że to tylko sen, z którego zaraz się obudzi. Wierzysz w socjalizm? Nie. Dlaczego? Ponieważ nie podoba mi się pomysł, że ktoś steruje moim życiem. Wiem dokładnie, co masz na myśli. Jesteś tu, ponieważ coś przeczuwasz. Nie potrafisz tego wyjaśnić, ale to czujesz. Czułeś to przez całe życie. Coś jest nie tak z tym światem. Nie wiesz, co to, ale jest to jak drzazga w twoim umyśle. Doprowadza cię do szaleństwa. To przeczucie doprowadziło cię do mnie. Wiesz, o czym mówię? Matrix. Do you want to know what it is? Chcesz wiedzieć, czym jest Matrix? The Matrix is everywhere. Matrix jest wszędzie, wokół nas. Nawet w tej chwili, w tym pokoju, widzisz go, kiedy spoglądasz przez okno, oglądasz telewizję. Czujesz go, kiedy idziesz do pracy, do kościoła, kiedy płacisz podatki. To świat, którym przesłoniono ci oczy, aby ukryć prawdę. Że jesteś tylko niewolnikiem, Neo. Jak każdy inny. Jesteś bateryjką, z której wyciska się coraz więcej energii, aby podtrzymać system zmierzający do upadku. Urodziłeś się w więzieniu, którego nie możesz powąchać, posmakować czy dotknąć. W więzieniu umysłu. Niestety nie da się wytłumaczyć, czym jest Matrix. Musisz przekonać się sam. To jest ostatnia szansa. Potem nie będzie już powrotu. Weź niebieską pigułkę. Historia się skończy. Obudzisz się w swoim wygodnym łóżku i uwierzysz w to, co pokaże ci telewizja. Weź czerwoną, a ja pokażę ci, jak głęboko sięga król Czanora. Oferuję ci jedynie prawdę. Wybieraj teraz. Yeah.